Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mirek Burnejko, prezes zarządu spółki Chmurowisko i jesteśmy dzisiaj w firmie Orange. I jest ze mną Szymon Walczak, Senior Solution Manager w firmie Orange. Zgadza się? Zgadza się, witam. Szymon, czym się zajmujesz na co dzień? Jestem liderem odpowiedzialnym za Cloud Infrastructure, więc nasze spotkanie z Mirkiem to jest nieprzypadkowe, czyli odpowiadam za obszar infrastructure, za serwis platform, za serwis i usług profesjonalnych, które są z tym powiązane. Jasne, ale odpowiadasz tylko w firmie Orange, czy też, bo wiem, że jeszcze jest Integrated Solutions, który też ma swoje rozwiązania cloudowe, jest jeszcze Orange, który ma swoje rozwiązania cloudowe. Czy mógłbyś opisać właśnie, jakie usługi dostarczacie swoim klientom? No, odpowiadając na pierwszy człon tego pytania, to jest odpowiedzialność taka szeroka, czyli generalnie w grupie Orange i w Orange'u i w jaki sposób tworzymy strategię dla Integrated Solutions w tym obszarze i podpowiadamy im produkty. Integrated Solutions jest naszym, można powiedzieć, takim preferowanym integratorem, z którym współpracujemy, który jednocześnie wraz z chmurą oferuje usługi dodane i otwiera świat naszego klienta na dużo więcej obszarów niż tylko sama chmura. A więc mówimy o infrastructure as a service, platform as a service, w których mamy dwie gałęzie. Jedna gałąź to jest nasza gałąź taka starsza, powiedziałbym, czyli Integrated Computing, produkt oparty o VMware'a, głównie obejmujący usługi compute. I to się znajduje tutaj na terenie Polski? Tak, te usługi serwujemy z Polski, z naszych orange'owych data centers, które mamy w dwóch punktach w Polsce. Jasne. I cóż, staramy się to portfolio teraz poszerzyć i nastąpiła pewna istotne wzbogacenie tego, dlatego że mamy pewne rozwiązania, które możemy wziąć po prostu ze skarbca naszej grupy Orange. Grupa Orange stworzyła usługę Flexible Engine, która jest takim już światowym IaaS-em i PaaS-em podobnie do tej oferty, którą przedstawiają firmy takie jak, no, ci liderzy światowi jak Microsoft i Amazon, tak? Amazon Web Services. I dwie oferty, ale z tego co wiem, to właśnie Flexible Engine jest oferowane spoza Polski, chyba najbliżej mamy. Najbliżej mieliśmy we Francji, ale tak naprawdę najbliżej teraz już mamy w Amsterdamie. Super. Tak, to jest, te data centers są faktycznie w różnych punktach na świecie, jest 6 availability zone w tej chwili, które mamy, widzimy je teraz, jest kolejne na radarze. To wynika z naszego aliansu w ramach grupy Orange, ale też sama grupa Orange partneruje się tutaj, nie może tego tak do końca pomijać, z firmą Huawei, która buduje taką chmurę z dostawcami telekomunikacyjnymi na całym świecie. I też ten alians może zaowocować w przyszłości także kolejnymi availability zonami, kolejnymi punktami dostępności tych usług na całym świecie. Budujecie dalej. To teraz patrząc na tę ofertę, to wygląda całkiem ciekawie. Czyli macie usługi, które są usługami platform as a service, infrastructure as a service, są kontenery dostępne również z poziomu globalnego, z różnych miejsc świata. Jest oferta usługi głównie infrastruktury w Polsce i jeszcze jest zespół Integrated Solutions, który to wspiera. Nie? I teraz powiedz mi, jak w ogóle, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, oceniasz na dzień dzisiejszy właśnie rynek w Polsce, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na chmurę publiczną, szczególnie na waszą, jak to jest wykorzystywane? Widzimy duże zainteresowanie tym obszarem. Wynika to z tego, że w przyszłości wykonano dużo takiej roboty propagującej chmurę. Chmura jest zawsze czymś, co zainteresuje klienta. To jest jedna rzecz. Klienta interesują też rozwiązanie i korzyści. Przede wszystkim sama chmura to nie jest, można się tym egzaltować, ale to jest narzędzie i klienci dostrzegają ograniczenia z tego wynikające. Rzeczywiście mierzą korzyści, starają się znaleźć odpowiedź, czy to jest dla mnie korzystne, czy jestem w stanie się przeprowadzić do chmury. I to zainteresowanie łączy się jednocześnie z obawą. Klienci mają obawy. Nasza firma stara się tym klientom pomagać, zrozumieć, czy ich rozwiązanie może być w chmurze ulokowane, czy też nie, czy w jaki sposób mogliby z tego skorzystać. Ja słyszałem też i także słyszy się już trochę na rynku o tym, że niektóre firmy się wycofują z chmury.
nie życzymy sobie tego. Tak, my staramy się po prostu z naszymi klientami tak pracować, żeby oni byli w chmurze najlepiej od nas przez długie lata. I takich klientów mamy. Mamy klientów, którzy są na naszej platformie IAS-owej od 7 lat, tak? I to świetnie pracuje. Bo to jest taka współpraca bardzo partnerska. Klienci potrzebują partnera, tak? To nie jest coś, co tak po prostu się z doskoku zrobi. Rzeczywiście to wymaga partnera, takim jakim my jesteśmy. Zresztą twoja firma też jest takim partnerem i pewnie też macie długofalową współpracę z klientami. Tak, a teraz patrząc, bo fajnie się dzieje, macie też klientów, którzy już, tak jak powiedziałeś, od kilku lat jest tam fajna taka sieć sklepów, z tego co pamiętam, tak. Jeszcze parę innych, jakieś urzędy i tak dalej, fajna sprawa. Natomiast jak w tej chwili właśnie widzisz to, bo ta oferta Orange jest mocniej promowana w tej chwili, ale właśnie jak ty widzisz to w tej chwili rok 2019-2020 tu w Polsce i czy, bo mówisz, że widzisz też, że niektórzy odchodzą z chmury, ale też widać, że dużo firm przychodzi do chmury. Czy to będzie rosło, malało, w którym kierunku, jaka jest twoja opinia? Jestem akurat wśród optymistów, czyli jednak to zainteresowanie, wykorzystanie, utylizacji chmury będzie większe i będzie pewnie większe dla nas, dlatego że z naszego doświadczenia o chmurze rozmawiamy nie o chmurze jako chmurze, rozmawiamy o zadaniu. Mówimy o zadaniu pod tytułem system raportowania, BI, tak. O tym klienci chcą z nami rozmawiać. I myślę, że również dostawcy się tego uczą. Dostawcy już teraz, samo promowanie VM-ek to jest misja, która się sobie kończy się, tak jak się zaczyna, to szybko. I jest, myślę, że dojrzeli do tego także dostawcy na polskim rynku, żeby rozmawiać z klientami rozwiązaniach systemowych, czyli rozwiązywać ich problemy IT, problemy w obszarze ich aplikacji. I takimi my jesteśmy, dlatego wierzę w nasz sukces także w przyszłości. Znaczy w przyszłości i cieszą mnie te sukcesy, które osiągnęliśmy do tej pory. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Ostatnie pytanie na koniec, bo chodzą słuchy na mieście, że jesteście też partnerem Igrzysk Chmury. I pytanie najważniejsze, dlaczego postanowiliście zostać partnerem Igrzysk Chmury? Tak, potwierdzam to. Chciałbym nie zaskoczyć tą informacją. Rzeczywiście nasze logo tam występuje. Nie dlatego, że my tam gdzieś dostarczamy internet albo inne jakieś światłowody. To właśnie dlatego, że chcemy propagować wiedzę o Flexible Engine. No, przy okazji o innych rozwiązaniach, ale Flexible Engine, który jest bardzo ciekawym, myślę, że dla naszego rynku rozwiązaniem chmurowym, żebyśmy się zaczęli kojarzyć z chmurą, żeby klienci wykonywali, czy nasi także społeczność IT, żeby wykonywała także krok w kierunku poznawania tych rozwiązań. Jest jakiś sposób na popularyzację tego. Jest to pierwszy krok, to jest taki krok właściwie mały. Pierwszy krok nasz w takiej wielkiej chmurze. Także chcemy być znani, mamy też kolejne działania zaplanowane, żeby tacy znani zostać, żeby w pewnym momencie, gdy zapytasz uczestników konkursu, czy słyszeliście o Flexible Engine, żeby tam było raz rąk. Tak, oczywiście. Super. To jest nasz cel. Szymonie, wielkie dziękuję. Dzięki. I do zobaczenia na Igrzyskach Chmury. Do zobaczenia.